Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Misiuga, albo można powiedzieć misiasty. Wolisz misiasty czy misiuga, jak misiasty. Czy miś? Misiasty. Witam serdecznie. Jesteś z Ustronia? Tak, dokładnie. Ale przyjechałeś w sumie niedawno, bo w tym roku z Islandii. Mhm, dokładnie. Ja tak pomyślałem, że to tło zielone, ten bluszcz, prawie jak zieleń na Islandii. Czy tylko krajobraz księżycowy w tym kraju jest? Jak to wygląda? Oczywiście. Przez lato zdarza się, że jest może nie bardziej zielone niż tutaj, ale na pewno zieleń jest. Tak. My połączyliśmy krajobraz księżycowy, czyli ten szary kolor z zielenią, po to, żeby stworzyć takie warunki, jak mieć na Islandii. Jak tam było? Bo lato chyba trwało, nie wiem, 2 tygodnie i najwyższa temperatura zanotowana to 14 stopni i trochę wiało. Jak to jest? To troszkę przesada. Tak? Lato trwa 2 miesiące, można powiedzieć, i tam występuje takie zjawisko jak noce polarne. Aha. I przez lato słońce wychodzi na dosłownie 20 godzin, może to nawet 21 godzin. W ciągu całego lata? Tak, dokładnie. O. A chowa się na dosłownie godzinkę, dwie, może trzy. Także tak to było. Aha, czyli w ciągu całego dnia 20 parę godzin jest słońca, tak? Aha, dobra. A wietrznie jest, tak jak wszyscy mówią i piszą o tym? Bardzo wiecznie i na pewno to przeszkadza. Nam również przeszkadzało w dotarciu do pracy czy w zakupach. Tobie jako, mówisz w liczbie mnogiej, dlaczego nam przeszkadzało? Tak. Byłem tam z żoną. Teraz już wróciliśmy do Polski po 5 latach przebywania tam i pracowania. Zawiało was tutaj. Po 5 latach, tak? Tak, dokładnie. 5 lat spędziłeś na Islandii. To pewnie dużo zarobiłeś. Nie, tak się śmieję się, bo na pewno można zarobić troszeczkę, tak? To znaczy te zarobki są inne niż w Polsce. Tak. Ja pozdrawiam teraz moich znajomych z Islandii i dlatego tak pozwoliłem sobie na taki... Ja również pozdrawiam moich znajomych z Islandii. Tak, a powiedz coś po islandzku, że bardzo lubisz Cieszyn i Islandię. Je elska Cieszyn. Tak. Island. My cały czas transportujemy tam wafelki, a wy nam przesyłacie ryby. Ponoć tak jest i tej wersji będziemy się trzymać. To jest polo bardzo popularne. Tak. I nie mówisz o mnie. Nie. Da, nie. Dobrze. Powiedz już na poważnie. Musimy się skupić na tematach muzycznych, bo masz gitarę ze sobą. Jesteś muzykiem. Multiinstrumentalistą? Nie. Tak. Też? Tak? Gram na gitarze akustycznej, basowej, ukulele. Śpiewam, jak i gram na klawiszu. No i robię taką perkusję, ale to też na klawiszu. Nie potrafię grać pałeczkami, tylko właśnie nabijam rytm jakby palcami na klawiszu, wytwarzając dźwięk przez komputer perkusyjny. No. I to nie jest jakaś taka zakamuflowana wersja tego, że puszczasz muzykę z playbacku i tylko udajesz, że grasz? Nie, absolutnie. To nie o to chodzi. Dobrze. Zagrasz nam coś dzisiaj? Pod koniec programu? Tak, byłoby pewnie, super. Pewnie. Tak? Zagram jeden utwór z mojej płyty. Fajnie. Jeszcze jest czas. Widziałem twoje piosenki. Są po polsku i po angielsku. W którym języku lepiej ci się śpiewa? Albo w którym chciałbyś śpiewać?
Będąc na Islandii, miałem takie poczucie, że powinienem jednak śpiewać po angielsku, żeby być zrozumiały, zrozumiany przez tamtejszych ludzi. No ale wróciłem tutaj do Polski i jednak spotkałem się z opiniami, że powinienem tworzyć po polsku. I w końcu zrozumiałem, że lepiej się w tym czuję. Mhm. Ostatnio też napisałem utwór Kolejny dzień. I tak jakoś uznałem, że to jest ta droga, którą powinienem kroczyć. Mhm. I komponujesz muzykę i piszesz teksty? Tak. Mhm. I jeszcze je wykonujesz, tak? Mhm. Wszystko robisz sam. A żona jakoś ci pomaga w muzykowaniu, czy...? Żona na pewno mnie wspiera, także to jest bardzo dobre... Bardzo dobra współpraca. Mhm. A na Islandii miałeś możliwość wykorzystania swoich muzycznych talentów, czy raczej zajmowałeś się zupełnie czymś innym? No bo trudno jest chyba na ulicy na Islandii grać, żeby cię wiatr nie zdmuchnął. Tak, i tak, nie, tak. Chociaż zdarzają się takie przypadki. Tak? Mhm. Ale sam nie grałeś na ulicy? A sam nie próbowałem. Mhm. Ale tutaj w Polsce zdarzało ci się czasami zagrać na ulicy? Tak, dokładnie. Mhm. Głównie gram w Wiśle, ale teraz będąc na urlopie w Dębkach, czyli nad Morzem Polskim, też spróbowałem swoich sił i spotkało się to z pozytywnym odbiorem, także jak najbardziej będę to kontynuował i promował się w ten sposób. Podrążę jeszcze temat, bo nie wiem, co robiłeś na Islandii. Zdradź tajemnicę, jaką pracę wykonywałeś. Na Islandii pracowałem w firmie Pepsi. To był taki magazyn połączony z produkcją. Produkowaliśmy głównie napoje gazowane, jak i niegazowane, piwa czy sody właśnie. A ja pracowałem jako operator wózka widłowego. Mhm. Tyle w zasadzie. I teraz postanowiłeś przyjechać do Polski, znaczy w kwietniu, tak? Dokładnie. I koncertujesz, zajmujesz się muzyką. Mhm. Gdzie na przykład już koncertowałeś albo gdzie zamierzasz? W lipcu wystąpić? Mieliśmy 4 koncerty. Były to koncerty między innymi w Goleszowie, w Cieszynie, w Wiśle, jak i w Kończycach Wielkich. W maju zagraliśmy też w Haszlachu. No a później, zaraz po koncercie w Goleszowie, który miał miejsce 27 lipca, wyjechałem właśnie na krótki urlop nad Polskie Morze. Mhm. Zdradziłeś naszą ziemię cieszyńską na rzecz trochę większego jodu, a pamiętaj, że jod też jest w Dębowcu, zapraszamy do Dębowca. O, tak. To nawet nie wiedziałem. Tak, możesz tam zagrać, bardzo ciekawe koncerty mogą się tam odbywać, to tak myślę sobie. Teraz taka sytuacja jeszcze, zapytam cię o to, czy się stresujesz przed, wiesz, występami, czy nie? No właśnie, ten stres to jest bardzo ciężkie pojęcie dla mnie. Ponieważ jak zaczynam koncert, nawet jeszcze przed koncertem, tą godzinkę, zaczynam myśleć głęboko o tym, jak to wyjdzie, jak odbiorą to ludzie. I często się na tym łapię właśnie, że drżą mi ręce, mam zachwiany głos. Mhm. Ale po 3-4 utworach, jak już ludzie zaakceptują mnie i moją muzykę i zaczną bić brawo, zaczną się oklaski, no to wtedy już czuję się pewniej i ta trema ustaje. Mhm. A śpiewasz i covery, i swoje utwory, tak? Dokładnie, ale zmierzam w kierunku zaprzestania grania coveru. Mhm. I grasz w zespole, tak? Tak, dokładnie. Z kim? W tej chwili gramy w składzie 3-osobowym. Jestem to ja na gitarze, jak i wokalu. Następnym członkiem zespołu jest Patryk Kamiński, który gra na gitarze basowej i też śpiewa. I na perkusji gra Tomasz Anzel. Mhm. Ja się uczę gry na trąbicie, więc może dołączę do waszego zespołu. Może byłoby to ciekawe połączenie. Jestem jak najbardziej otwarty na propozycję. Dobrze. Ja nie będę ci teraz już zawracał głowy swoją trąbitą, tylko poproszę cię o wykonanie utworu. Naszym gościem był Wojciech Misiuga Misiasty. I zaraz zobaczymy, jak śpiewa i jak gra. Usłyszymy bardziej. Dziękuję bardzo.
łóżka i do pracy gnam. Spóźnię się, ja to wiem, już to znam. I to nie jest sen. I to nie jest sen. W końcu jestem, chyba uda się. Szefa jeszcze nie ma, może wyszedł gdzieś. Zaraz dowiem się. Zaraz dowiem się. Patrz na tę lepszą życia część. Będzie dobrze, zaciśnij pięć. Nigdy nie mów, nigdy przestań już. Uwierz tylko w siebie, nie bądź skup. Sytuacja wydaje się zła, jednak często można odbić się od dna. Odbić się od dna. Odbić się od dna. Najgorzej jest tylko poddać się. Przestać walczyć i skasować drogi cel. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Patrz na tę lepszą życia część. Będzie dobrze, zaciśnij pięć. Nigdy nie mów, nigdy przestań już. Uwierz tylko w siebie, nie bądź tu. Jeszcze jest czas, wiem, że radę dasz. Zacznij już dziś, przestań w końcu śnić. Jeszcze jest czas, wiem, że radę dasz.